Witam, witam gwintowników, w dodatku kupcy Ofiru i dzisiaj już sobie zagramy. Zagramy sobie talię Królestw Północy, którą wczoraj testowałem na streamie i powiem wam, że jest moc i też takie pierwsze oględziny tego dodatku i powiem wam, jakie moje wrażenia po ograniu tam kilku godzin właśnie nowych kart. Więc lecimy z koksem. To jest jeszcze nagrywane przed sezonem, przed nowym sezonem Dzikiego Gonu, który pojawi się pewnie około 12-13, ja to nagrywam wcześniej, więc aktualnie nie ma tutaj drabinki rankingowej, ale zagramy sobie po prostu potyczkę i troszkę poopowiadam wam o nowych kartach, żebyście wiedzieli, jak te mechaniki działają. I też o tożsamości frakcji będzie w każdym odcinku. Teraz mamy Królestwa Północy, więc będzie o tarczach i o maszynach, bo te archetypy zostały wzmocnione, ale naprawdę wzmocnione w totalnie i dużo kart możemy sobie tutaj wrzucić, więc lecimy. Beczka i łapeczka, pamiętajcie, że 400 łapeczek to są dwie potyczki, 200 to jest jedna, 600 to są trzy, więc może dacie radę 600. Otwieramy sobie już nowe pakieciki i też dla nowych osób te beczki frakcyjne są teraz po stówce, więc jeśli chcecie grać jedną frakcją i potrzebujecie kart, to kupujcie sobie po prostu beczki frakcyjne. O tym powiem jeszcze na odcinku od 0 do 0 i też pewnie o dodatku, ale to jest dosyć ważne. Jeśli ktoś tego nie zauważył, to przypominam. Mamy południcę, upiór, stwórz w losowym rzędzie przeciwnika szczury. I tutaj mamy szczury, 6 punktów. Adeptka klanu Kruka pod bestię i bardzo mocna karta, 8 za 5. Kobra królewska, zatrucie pod Nilfgaard, zdecydowanie. I tutaj mamy właśnie łowcę. Bliskie starcie dajemy krwawienie albo blokujemy. I to jest 3-1-4, też dobra karta. Tutaj Nilfgaard bardzo, bardzo pod statusy w tym dodatku działa, ale to wam jeszcze pokażę w osobnym odcinku, jak będziemy grali Nilfgaardem. No i zatrucia i statusy. Teraz tak, mamy nagonkę, czyli tutaj właśnie ze statusami możemy sobie wysypać te karty. Mówce klanu to jest pod alchemię i kawaleria, dzisiaj zagramy właśnie nieśmiertelnymi pod tarczę. A niech będzie właśnie kawaleria, nie mam drugiej karty, mam dwie premium i fajnie. Naprawdę. Dodatek na razie, powiem wam, że na ogromny plus, z wyjątkiem scenariuszy, które są takie zero-jedynkowe. Jeśli macie scenariusz, nikt wam tego nie zbije, macie w 90% wygrany mecz. Jeśli macie scenariusz, ktoś wam zrobi kontrolę patyka albo nie dobierzecie, to macie duży problem, jeśli rywal ma scenariusz, więc niestety to tak wygląda właśnie. Z tą kartą jest piekielnie mocna, robi tempo zabójcze i w trzeciej rundzie, jeśli sobie zachowacie właśnie ten scenariusz, to no jest petarda, co tu dużo mówić. Około 16 punktów spokojnie się robi, na KP to chyba jeszcze więcej. Więc tak, mamy tutaj deczek, ale na razie wam powiem o tych dwóch nowych typach kart. Jak widzicie, tutaj są przewagi taktyczne, one się nazywają manewr bojowy w grze. Więc mamy po prostu możliwość wyboru w deku nowej przewagi taktycznej. Zamiast tej piątki, która buffuje po prostu jedną jednostkę, to możecie sobie zatruć albo oczyścić. Tutaj wzmocnić jakąś kartę w ręce i tak dalej, i tak dalej. Są również po jednej frakcyjnej wzmacniające archetypy, na przykład tutaj elfy. Lub syndykat daje monety. KP właśnie wzmacnia tarczę, czyli dajemy 3 punkty i tarczę. No piekielnie mocne. Zobaczcie, jak lepiej będzie się grało z taką przewagą niż z piąteczką, która musi buffować właśnie jedną kartę i też wychodzimy później jakoś wysoko punktowo, nie? A tutaj ta tarcza to myślę, że lepszy pomysł. Mamy na przykład tutaj odrzucanie i zemstę na potworach i takie coś możecie sobie wrzucać. Jeszcze tutaj Loki na Nilfgaardzie, to jest bardzo spoko. A jeśli chodzi o scenariusze, to dokładnie one działają w ten sposób. Na prologu, zagrywając kartę, czyli zagrywamy, już nam się odpala prolog i wtedy tworzymy trebusz. Zagrywając tutaj
jakiś warunek, czyli akurat na Królestwach Północy jest to machina. Zagrywając machinę, jest tutaj tworzony taran i zagrywając kolejną machinę, obojętnie jaką, jest tworzony tutaj, jest tworzone bombardowanie, działania wojenne i możemy to zrobić zagrywając Henseltem dwa razy maszynę i mamy trzy tarany w moim deku, akurat zagrywając na przykład dwa tarany z lidera i trzeci nam się tworzy i jeszcze bombardowanie. Także tempo zabójcze, ale oczywiście musicie mieć aktualnie no kontrolę patyka, co tu dużo mówić, czyli niszczenie artefaktu. Niszczenie artefaktu jest bardzo potrzebne i moim zdaniem to jest taki jedyny minus chyba tego dodatku, że ten artefakt jest aż tak mocny i no wymaga jakby tej karty w posiadaniu, nie? Wymaga jakiegokolwiek tutaj niszczenia artefaktu. Albo możecie grać Vivien, ale wtedy jest to no moim zdaniem takie trudniejsze do realizacji, bo jeśli nie ma przeciwnik akurat artefaktu albo nie dobrał, no to wtedy macie jeden punkt, a tutaj te cztery punkty chociaż coś tam robią i też nie jest to karta pusta, nie? Więc no albo miotacza, albo jedziecie wabank i wtedy Vivien robicie 15 punktów, co na początku może się zdarzyć, ale później może w mniejszej ilości, także zobaczymy. I teraz tak, tożsamość frakcyjna, jak się zmieniła tutaj w Królestwach Północy, to są nowe karty właśnie z KP, z tego dodatku. I dostaliśmy tak, dostaliśmy tarczę tutaj i wzmocnienie jednostki, właśnie ten scenariusz. Dostaliśmy piekielnie mocnego słonia bojowego, który obija nasze jednostki najlepiej z tarczą, czyli zbijamy sobie dwie tarcze i dostajemy 8 punktów na rozkazie. No ale 8 punktów to tutaj na start to też jest dużo, żeby to wytrzymało. Tu będzie nerf tej karty. Nieśmiertelni, piekielnie fajna karta. Mamy tutaj tarczę. Jeśli rywal nam to zbija, mamy 8 punktów. Albo my możemy sobie obijać i też mamy cały czas 2 punkty więcej. Tarcza się nam odnawia na koniec tury. Super karta. Nawet z królem Regnerem też jest ok, bo te 2 punkty sobie ściągamy. Także spoko. Rydwan dostaliśmy jako maszynę. Dajemy wrogiej jednostce krwawienie na 4 lub przenosimy. Wrogą jednostkę akurat tutaj. Jeśli mamy załogę, czyli żołnierzy, no to jest rozmieszczenie obu umiejętności. Także wtedy mamy no 9 punktów i przenoszenie. Mega mocne, ale jest to też maszyna złota. Kawaleria nieśmiertelnych, fajna karta. Daje nam 2 razy tarczę, jeśli gramy pod króla. I mamy też 2 jednostki. Można sobie to grać na Henselcie, ale warto właśnie na przykład taran, który dostaje od razu zapał. Bo kart z zapałem nie ma wiele, a tutaj możemy sobie coś takiego zagrać. Wrzący olej to są działania wojenne. 5 punktów ataku i oczyścimy jednostki, ale to wroga, więc jest ok, ale na razie nie grałem. Albo możemy sobie grać to z Henselta. Zadajemy 2 punkty obrażeń i na załodze jeszcze mamy 2 punkty pancerza, czyli tutaj wjeżdżamy od razu za 7, podobnie jak taran. Możecie grać albo tą balistę, albo taran, tak mi się wydaje. Drabina oblężnicza, przenosimy sojuszniczą jednostkę, czyli jeśli ktoś nam po prostu jakąś kartę przeniósł i chcemy ją z powrotem na miejsce wrzucić, też spoko, jest to maszyna do wypełniania scenariusza, nie? Wrzuciłem te karty, tutaj wrzuciłem jedną balistę, więc to nie jest pod Henselta. Ewentualnie możemy sobie ten wrzący olej na tą balistę zamienić i wtedy mamy możliwość zagrywania tej balisty również z Henselta. I to też jest spoko. Tutaj mamy pod tarczę ewentualnie to widmo. A to widmo wrzucimy to i mamy wszystkie karty z dodatku w tym deku, nie? Wszystkie karty dodatku z tym deku. Dodatkowo jest Adalia, Lebioda, Defender, Vandergrift, właśnie Król. A i jeszcze mamy, widzę, że neutralkę w tym deku. Tak, neutralkę wrzuciłem tego, bo on jest naprawdę mocny, tego Tygrysa. On praktycznie po jednej turze, czyli rywal ma jedną turę na usunięcie, czyli grając pod Defendera praktycznie tego nie zrobi. I mamy 12 punktów na tej neutralce, ale to jest jedyna, którą wrzuciłem.
Oczywiście bardzo mocna jest też ta karta pod szupa jakby. I mata też, no mega mocna, ale na razie nie będę wam tej neutralki tutaj pokazywał. Ci tutaj zaklinacze też spoko, nie? Zobaczcie ten art nawet. Mega fajny. Mega fajny, także z neutralek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart jest bardzo, bardzo spoko. Bardzo, bardzo spoko. No to cóż, lecimy. Lecimy na bitwę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy mamy jeszcze potyczki, czy muszę grać trening. Ale chyba potyczka powinna się włączyć. I tutaj tarcza. Jeszcze nic nie kupowałem, bo będzie przepiękny rewers i przepiękne ramki z dzikiego gonu. Ale to pewnie już są dodane do gry, jak to oglądacie. Ale no nie wydaje jeszcze punktów. A wrzuciłem sobie na razie tutaj tego opiora. Ale jeszcze ramki nie mam. Okej, okay, no niestety tutaj będziemy musieli zagrać sobie właśnie na tym niższym poziomie, bo już nie ma jakby rankedów. No i troszkę to nie będzie metowo, ale pokażę wam działanie, więc miotacza na razie wyrzucimy. Wyrzucimy sobie tego, żeby mieć po jednej karcie. No i tego. No i spoko, mamy ten scenariusz na później. Na razie sobie możemy zagrać myśl techniczną i rycerza, tak myślę. Bo to i tak musicie w pierwszej rundzie zużyć. Jedyny minus to nie ma jeszcze wersji premium tutaj grywalnej. Nie wiem dlaczego, mam odblokowane. I też wszystkie premki są na kanale, możecie sobie sprawdzić. O, zara do wida, dobrze, dobrze, mówisz. To będzie szło w górę. I teraz zobaczcie, jakie mamy możliwości Henia. Jest ta balista, jest ten taran. I mam jeszcze backup na redańskiego i kawalerię. Ale myślę, że lepiej grać w maszyny. Bo tutaj na tym oblężeniu od razu sobie robimy dwa rozdziały. Czyli zagrywamy trebusz. I później od razu dwa rozdziały, czy to taran, czy to balista. I już jest praktycznie po grze, nie? Już jest praktycznie po grze. Ale dzisiaj tu łońce daje ostro. Co on zagrał? On zagrał zarodniki. No to ładnie. Ładnie się tutaj bawią. No chyba nieśmiertelnych na razie. Wiem, że król Regner byłby na później, ale... Albo ten. I takie dwa silniki sobie wytworzę. One będą robiły punkty. No i dajcie znać, czym gracie aktualnie, jak wam się podoba dodatek. No ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Fajnie, że właśnie te słabsze archetypy, na przykład maszyny, są piekielnie mocne, jak widzicie. Zwłaszcza właśnie z tym scenariuszem. I myślę, że scenariusz będzie bardzo, bardzo definiował, czym gramy obecnie. Chyba, że później powstaną kolejne scenariusze, kolejne przewagi taktyczne, na przykład podładunki. Daj tam 3 punkty i daj 2 ładunki. Też mogą być takie w przyszłości. Myślę, że pod każdy archetyp później będą, nie? Więc naprawdę, naprawdę... Te przewagi to jest coś chyba najlepszego, co było od dawna, dawna. Chociaż sporo rzeczy fajnych jest dodawanych, to jest strzał w dziesiątkę. To jest coś idealnego. Więc tutaj szacun. I teraz co? Zemsty nie będę chciał. Jedną kartę. No nie chciałbym taranu oddawać. No niech będzie kawaleria. Tu jest pasywka grana. Dobra, kawaleria. I to pod króla, zobaczcie, ile to jest punktów. Pod króla to jest jakiś dramat. Ale to później będziemy mieli z lebiodą, więc nie jest źle. Chyba to spasuje w tym miejscu, żeby mieć później długą rundę. I ten słoń jeszcze, przecież ten słoń to jest jakaś masakra. On robi 16 punktów, obija dwie tarcze, no ale 12 kosztuje. I musicie sobie grać właśnie dwie tarcze obok, czyli na przykład tą kawalerię rozstawiacie, albo nawet gracie słonia i później kawalerię z jednej strony, druga wam się tutaj powinna pojawić, nie? Dobra, to spasuje. Ale widzę, że jakieś tam karty ma już przeciwnik. Mam 3 punkty pasywne. On ma tutaj jeden jeszcze. No powinien je przebić, ale będzie karty do tyłu.
Coś to sorry za green screena dzisiaj, ale jest słońce piekielne jakieś. Nie ogarniam. Uuu! Krewetkę zagrał. No to ładnie. Już krewetka w pierwszej. Ten gościu ma w ogóle dobrą talię, może to przegramy. Dobra, jest Vandergrift, to jest fajna sprawa. Artefaktu raczej nie będzie grał. O, jeszcze król. No fajnie by było, gdyby on to spasował na tych dwóch kartach, ale nie wydaje mi się, że on to zrobi. Czyli raczej poleci Defender i ten Tygrys i później Vandergrift. Bo też, no myślę, że później Prorok to wszystko jakoś ochroni. A oblężenie powinno dać radę. Tu nie spodziewam się kontroli patyka po prostu. Ale no, piękna sprawa. Piękna sprawa. Mrowa dziewica już teraz? Uhu. Uhu. No to serio gramy. No to serio gramy. Ale nie chciałbym wszystkiego wyrzucić. Fajnie gdyby ten scenariusz i taran mi został. I wtedy robimy 30 punktów. Tylko on też tu robi miazgę. Od razu morowa jest na 19. My sobie zagramy to. I tu będę miał 12 punktów. On teraz będzie jakiś spam tutaj odpalał. No ten Barkes też jest fajny, bo ma dwa razy pochłonięcie, nie? I na no tej dominacji powinien raczej być, jeśli pierwsza umiejętność weszła. No i tu mamy 12. Nie powinien nic z tym zrobić. Ewentualnie jakieś rozdarcie albo obszarówka. Ale on ma teraz jedną turę, nie? Jedną turę ma na skontrowanie, więc musiałby oczyścić to albo po prostu jakimś trafem strzelić w tego Tygrysa obszarowo. Ewentualnie jakiś Nilfgaard z liderem, ale... Teraz ja dostaję 10 punktów, tak? No to Vandergrift gramy. Dobra, jest pakik. On stracił tą morową dziewicę, to jest sporo. No ja straciłem Defendera, no ale... Teraz się będę opierał bardziej na tarczach. Dobra, i mamy 5 punktów, to też jest fajne. Redański rycerz. No, byleby nie dobierać taranu, ewentualnie będę miał tą balistę. No to dobra, jest taran. Jest taran i to jest git. A Dalia nieśmiertelni jeszcze zostali. Ale będę miał sporo tarczy. Więc raczej teraz po prostu Lebioda. I każdą kartę idziemy na tarczę. Później dosyć szybko nawet scenariusz, bo będę miał trebusz. I spoko. Wierzący snom jest jako chcący pojmać wiatr. Spoko. I jeszcze gdzieś tam przy okazji schłonia na kartę, którą chcę obić. Na przykład tutaj zagon. Albo cokolwiek Vandergrifta. Oj, pasożyt! Oj, 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 no to mamy problem. Mamy okropny problem. Nie wiem, czy tego nie przegramy. Możliwe, że przegramy. To będzie naprawdę precedens. Ale możliwe, że to przegramy. Teraz tak, rycerz. Ja bym potrzebował żołnierza, nie? Potrzebowałbym żołnierza. No nie będę miał dwóch żołnierzy. Nie będę miał dwóch żołnierzy. Czy to jest maszyna? Dobra, to ja sobie to ustawię. Ten król będzie bardzo, bardzo, bardzo słaby. Za 10 punktów? No maksymalnie za 10. A jeszcze mamy słonia. On może być za 4 punkty aktualnie. No niestety. Niestety, także król nie wejdzie. I tutaj jest jedyna szansa w tym oblężeniu teraz. To jest właśnie taki backupowy finisher. Backupowy finisher. I teraz tak. Czy to już gramy? No i tak będę miał taran, więc na razie nie musimy. Na razie nie musimy. Zagramy sobie to. Dobra. I tego słonia.
Kurde no, stresik jest, bo tu mamy bardzo słabą kartę. Szybcząca. Oj, nie miał karty z zemstą. Kurczę, sposował. To musimy jeszcze jedną zagrać. Kurde, szkoda. Dobra, jeszcze jedną. Bo nie widzieliście, co tam się dzieje z tym scenariuszem. Dobra, niech będzie jeszcze jedna. Ale no, bardzo, bardzo mocne, z tym, że wywaliłem Defendera i Lebiodę mi zniszczył. Gdyby on tak nie cisnął tej drugiej, to ja bym też nie grał Defendera i mielibyśmy później totalną miazgę. Na tym królu można zrobić jakieś nawet kilkadziesiąt punktów, nie? Nawet kilkadziesiąt. Jeszcze nieśmiertelnych ewentualnie. Jak nie dobierzecie scenariusza, to nie trzeba grać tego lidera w maszyny i wtedy gramy w nieśmiertelnych i mamy dodatkowo 4 tarcze. No także to jest do wyboru, do koloru. I znowu zaczynamy, tak? To na razie out. To na razie out i to na razie out. Nie mamy jakiegoś takiego startera, co? To zaczniemy sobie z tym. Nagroda główna on tutaj gra. No ale Lebiodzie też można grać tego tygrysa, ale lepiej na defenderze. O kurczę, kokota. Kokota, tak? Może w pierwszej tego króla? Stwórzmy coś wspaniałego! Dobra, ja sobie zagram w ten sposób. Może w pierwszej tego króla, chociaż jak nie będę miał później scenariusza, będzie kiepsko. Nieśmiertelny później. Kurde, czuła Inkę. Czy wszystkie skeligijki są takie piękne? Vandergrifta, to bym sobie dał tarczę pod jakąś kartę. Dobra, pod tą kartę. I teraz on ma jedną turę, żeby od razu to odpalić, czyli musiałby mieć od razu jakąś nagrodę. Ewentualnie to przejmie. A, Azara zagrał. Azar się troszkę zmienił. Azar się troszkę zmienił, bo mamy tutaj 5 punktów i tu nie ma po prostu zemsty, mają też jeden pancerza, nie? Dobra, to pasuje. 11, tu mamy w sumie 13. 6 coinów, śliski. Dobra, czyli nie będzie już blidował. Teraz najważniejszy jest scenariusz dla mnie. Żebym dobrał scenariusz. Kontrola artefaktu może mieć ewentualnie tego drilla, nie? Ale... Dobra, hiena. Jeszcze jest. O nie, on wyjdzie zaraz. Okej. On jest kartę do tyłu. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on to zrobił? Dobra, to tak, Vandergrift. Out. Maszyna, kurczę, bardzo słabo jest. Nie mamy scenariusza, nie mamy słonia. Czyli gramy pod tarczę, tak? No cóż, scenariusza wam nie pokazałem, ale... No, tak jak mówiłem, działa tak jak wiecie. Okej. Okej. I teraz niszczymy i jest u niego chyba po gierce, co? Kapitał. Okej, okay, ten teraz będzie się buffował ziomek. Sobie zagram to. Później tak, królowa Adalia Fredańskiego. To jest na bliskie starcie, ale powinno wejść, powinien ten król wejść naprawdę ostro. Jest kokota. Ten będzie się o 3 punkty teraz buffował. No kurde, nie powiem, nieźle.
Nie powiem, nieźle. No naprawdę nieźle, chyba że chcemy grać Rydańskiego. Ale nie, tutaj ten taran za 7. I tu jeden, i tutaj 3 punkty, i tu jest jeden. I później Nowigradzkie. Ależ jaja. Ależ jaja. Nie każdy grzech można odkupić. Kurczę, może jednak tego? Dobra, to zagramy sobie tak. O tyle, że mam podwójne jakieś tam... Podwójne zagranie właśnie ostatnie, nie? Więc chyba damy radę, ale to jest miazga. To jest miazga, ile silników, ile punktów tutaj będzie tworzył. Cię kręcę. Lepiej się poddaj. Dobra. Później ta tarcza. No szkoda, że nie mam scenariusza, jest 20 punktów do tyłu. I może on serio nie wydać tych punktów, nie? On może cały czas na tych 9 być. A nie, teraz wydał. Dobra, to teraz się kończy zabawa. Ja sobie zagram tak. W ten sposób. Co za meczyk? O kurczę. Później taran na koniec. No tu niestety nie mogłem tego obok, bo będzie mało miejsca. Mnie niczym nie zaskoczysz. Dobra, bliskie. Ja myślę. 66. Czyli ten się wzmacnia? Nie, ten już się nie wzmacnia. Niestety nie ma coina. Mógł do 3 jakoś tutaj zbić. I jest Savola, nie? No zobaczymy, zobaczymy. 83. Jeszcze trochę tych punktów będzie robił. A i teraz tu też ma kolejne. No kurczę, niezłe jaja. Jest 92. To zbijamy. Tu mamy 2. Zobaczmy. Król. 30 parę punktów do zrobienia. Tu będzie jeszcze jeden. Kurczę, naprawdę miazga. Bliskie. Co się odleczy? 2 punkty więcej. 97-95. Proszę Państwa, taki gwincik. Taki gwincik. Graliśmy totalne pasywki. No nie miałem scenariusza niestety. On miał, ale mu go zniszczyłem. No niezłe. To było niezłe. O, ale widzę, że początek sezonu Dzikiego Gonu jest. 11. Czy mamy drzewka? Właśnie dostałem punkty. Jeszcze drzewka nie ma. Pewnie będzie około 12, co? Albo już jest, ale to pewnie wam pokażę w kolejnym odcinku, bo to i tak dzisiaj chciałem wam ten deck przedstawić i na streamkach, także wbijajcie. Dzięki bardzo za oglądanie. Myślę, że można nagrodzić łapką w górę i widzimy się następnym razem. Będzie kolejna talia, kolejna frakcja. Też troszkę wam poopowiadam o niej. No i będzie też nowy sezon. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Bywajcie. Hej, hej, hej.